Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie jeden z serwerów RPG i zobaczymy, czy jest to najlepszy serwer RPG. Ocenimy sobie pod kilkoma względami i jak widzicie, przyznam się, no trochę już tutaj czasu spędziłam, już trochę tutaj grałam, więc jako, że moi widzowie w dużej mierze też lubią RPG i gdzieś wywodzą się z tego i oglądali moje filmy kiedyś z RPG, no to stwierdziłam, że koniecznie muszę ten serwer pokazać, ponieważ powrócił naprawdę w gigantycznym stylu, bo jest to już chyba miesiąc po starcie edycji, a gracie jest w tym momencie 200. Szok po prostu, serio. Jeżeli pod tym filmem wbijecie 110 lajków, próg się zwiększa, to słuchajcie, w poniedziałek pojawi się kolejny odcinek. Więc ogólnie ja wam tutaj kilka rzeczy takich najfajniejszych pokażę. Oczywiście w tym miejscu tutaj się pojawiacie, kiedy wchodzicie na serwer. Generalnie tryb polega na tym, że bijecie moby, odblokowujecie kolejne poziomy, dzięki czemu odblokowujecie kolejne zbrojki, ulepszacie postać i tak dalej, jak to na RPG-ach bywa. Ogólnie byłam u fryzjera, to myślę, że widać, widzicie, mam nadzieję, że zauważyliście. Zaczynacie sobie, słuchajcie, oczywiście od zerowego poziomu, więc zanim pójdziecie na ekspowisko, to musicie sobie tutaj kliknąć na wojownika i rozpocząć misję. W momencie, kiedy rozpoczynacie sobie takie misje, możecie sobie je pod ukośnik misje sprawdzać. One polegają po prostu na tym, że musicie zabić ileś tam na przykład mobów na danym ekspowisku. Więc myślę, że jest to naprawdę fajnie zrobione. Proponuję tutaj również rozpocząć kolekcjonerkę. Ja dokładnie nie pamiętam, od którego tutaj poziomu to jest, ale pod listę NPC możecie sobie zobaczyć wszelkiego rodzaju teleportacje. Kolekcjonerka jest od żadnego poziomu, więc po prostu biologa tutaj obok, kolekcjonerkę oraz wojownika polecam po prostu rozpocząć od razu. Teleportacja. Nie, kurna, raperka, nie to. Mapy, ukośnik mapy, wybaczcie. I tu macie właśnie rozpisane wszystkie ekspowiska. I powiem wam szczerze, że w porównaniu do tego poprzednio, jak to było, uważam, że ta edycja bije na głowę tamtą, co grałam kiedyś razem, chyba też z widzami nawet. Ale ogólnie tak oceniając też, bo to ma być taka ocena tego serwera, ja uważam, że to jest takie z takim smaczkiem jak za dawnych czasów, ze względu na to, że ten serwer jest na wersji bodajże 1.8, tu jest normalny PvP, z takim klimaciku, takim jeszcze jak to było na starych serwerach. To jest fajne, nie? To jest fajne wrócić sobie właśnie do czegoś takiego. No i w momencie, kiedy wchodzicie, macie ekspowisko 0.10 i wy sobie tutaj wbijacie pierwsze 10 poziomów, nie? No ja mam tutaj już jakąś różdżkę. Polecam wam też, pierwsza taka rada jeszcze od eksperta RPG, nie, no dobra, nie jestem ekspertem. To wiecie, wy sobie tutaj zabijacie, ja już mam na hita takiego moba, jestem po prostu koksem. Nie no, wy sobie zabijacie te moby i jak sobie zbierzecie tam trochę pieniążków, bo za zabijanie mobów dostajecie też sianko, co nie? No i jak sobie zbijecie ileś tam mobów i zarobicie trochę pieniędzy, to słuchajcie, na targu polecam wam wyszukać miecza jakiegoś tam. Niego. Na przykład ten kosztuje 50 dolców, w sensie dobra, on chodzi chyba po około 100 dolarów, więc wystarczy wpisać szukaj miecz i wyskoczą wam jakieś takie różne oferty, nie? Czyli na przykład mamy tutaj miecz glonojada, o, obrażenia już mają 18 ten miecz, a startowy, no dokładnie nie pamiętam, bo już nie mam startowych przedmiotów, ale wiecie, polecam wam po prostu zebrać pierwsze pieniążki i kupić jakiś lepszy miecz, żeby po prostu szybciej te moby bić. Podoba mi się to, że ten exp cały czas na bieżąco widzicie, ile tego levela macie i ile go wbijacie, to jest myślę, że mega fajne. I fajne tutaj jest też to mnie tak zaskoczyło, bo no na poprzedniej edycji tego nie było, to 2 lata temu, no, trzeba, to podoba mi się bardzo to, że trzeba te metiny za... O Boże, ja mam to też na hita! Dobra, jak widzicie, takie pieniążki wypadają na ziemię i sobie możecie w ten sposób zabijać i z tych metinów właśnie wypadają takie odłamki, one mają bodajże chyba 35% szans na to, żeby wypadło i sobie te odłamki tutaj właśnie do tej kolekcjonerki zanosicie. To jest też fajne, bo to jest taka dodatkowa misja i te misje, słuchajcie, właśnie to jest zajebiste, serio, mi się tak mega podoba. I to właśnie ulepsza wam postać, nie? Czyli jak oddacie ileś tam odłamków, metinów, czegoś, to po prostu ulepszy wam postać i będziecie silniejsi i zajebiści. W sumie to ten peciek, który obok mnie lata, to też jest mega nowość, bo tego nie było na poprzedniej edycji. Ale ogólnie może przejdźmy jeszcze, bo tak w sumie gadam tutaj, pokazuję wam jak zacząć, a mieliśmy oceniać. I ogólnie myślę, że mogę kilka słów też o starcie serwera powiedzieć. Był lekko opóźniony, ale powiem wam szczerze, że zainteresowanie było gigantyczne i myślę, że czapki z głów dla Nomanda za to, że to wyszło tak zajebiście. Mimo tego, że weszliśmy tam 1,5 godziny chyba po starcie serwera, ale naprawdę wyszło mu to super. Uważam, że naprawdę warto sobie zacząć, bo jest to serwer, na którym na przykład jak zdecie, no to nie tracicie przedmiotów, więc myślę, że to też jest fajne. O, możecie sobie tutaj na przykład założyć gilię. Więc generalnie oceniając stabilność, jako że ja tutaj też trochę już pograłam i chcę po prostu wam ten serwer pokazać. Ja myślę, że ktoś, kto
nie grał nigdy, może spróbować, a ktoś, kto grał na RPGach, to na pewno się tutaj wciągnie. Więc oceniając generalnie stabilność, takie kwestie techniczne, Nomad cały czas to udoskonala i ciągle poprawia, ciągle coś dodaje, to naprawdę warto zacząć i uważam, że jest to na najwyższym poziomie i myślę, że liczba graczy, która się utrzymuje, też o tym świadczy. Jest to ogólnie pierwszy serwer, na którym ja w ogóle zagrałam dłużej niż jeden dzień, więc Nomad, gratuluję! Tutaj też jest coś fajnego, 30 poziomu macie rybaka, tylko to jest taka kurna męczarnia. Tu trzeba spędzić 100 tysięcy godzin normalnie, żeby te misje zrobić, ale one też was ulepszają, od obrażenia na przykład zwiększają i tak dalej. Ja już mam ich 21 skończonych. Tak, ale nie pytajcie, ile czasu łowiłam te ryby, jeszcze mi zostało chyba 7 misji do zrobienia, ale po prostu nie mam na to teraz czasu. No i jeszcze jedna ważna kwestia, taki tip, jak już zaczynacie, dropią wam również oprócz pieniędzy, oczywiście z mobów, dropią wam przedmioty, które możecie tutaj u kupca sprzedać. Jeżeli nie wiecie, gdzie on się na spawnie znajduje, bo ten spawn jest taki duży, to możecie sobie, słuchajcie, tutaj kliknąć w... Gdzie? O! Tu mamy, dobra, tu mamy kupca, klikacie w kupca, ja was tutaj przenosi, klikacie i możecie sprzedać niepotrzebne przedmioty, możemy sobie sprzedać na przykład szczupaka, bo szczupaka nie potrzebuję i jak widzicie mogę sobie zarobić z niego 25 dolarów i tak to właśnie, no macie coś takiego jak ukośnik profil, to tutaj możecie sobie podglądać dosłownie wszystko, jakieś bonusy, nie bonusy, postać, akcesoria, no akcesoria na każdym RPG-u są, czyli one zwiększają też wasze obrażenia, siłę i to wszystko i możecie sobie to tutaj podglądać, ale nie to chciałam wam pokazać, co ja chciałam wam pokazać, poczekajcie, bo to było coś istotnego, co chciałam, a za wbijanie poziomów postaci, to możecie sobie właśnie tutaj, w tym miejscu, u trenera, gdzie jest trener, halo, halo policja, listo NPC. No i tutaj u trenera sobie, słuchajcie, właśnie jak zbierzecie na przykład, wbijecie pierwszy poziom, na przykład, to idziecie tutaj do tego ziomka i sobie ulepszacie na przykład siłę i to zwiększa wasze właśnie obrażenia, bądź na przykład szczęście możecie na drop sobie ulepszyć, myślę, że to też jest bardzo potrzebne. No i co ja jeszcze mogę tutaj powiedzieć o tym serwerze? Jeżeli byście chcieli jakiś kolejny odcinek, to możecie dać znać i generalnie jeszcze warto wspomnieć o tym, że mamy takie ekspowiska standardowe, nie? Czyli za level, ale oprócz tego możecie dostać jeszcze, zgarnąć przepustki i możecie dostać się w takie specjalne miejsca, do specjalnych bossów, czyli na przykład lochy małp, wieże demonów, katakumby, lochy pająków, wieże umarł, dużo tego jest strasznie, wbicie setnego poziomu to, to chyba trzeba nie spać. Oczywiście tutaj jeszcze możecie sobie w item shopie zakupić super przedmioty, które wam na pewno ułatwią, na przykład wbijanie poziomów, bo później jest to coraz cięższe, na przykład ranga super VIP zwiększa wam doświadczenie o 30%, więc myślę, że to jest warto, sama kupiłam. Ej, dobra, nie, bo zaraz powiecie, że raperka, zamiast robić jakieś inne pożyteczne rzeczy, ty grasz w Minecrafta. Ale no sorry, sorry, pokazuję wam ten serwer, bo on mi naprawdę wciągnął i ja naprawdę tu grałam. I na przykład brat siedział obok mnie i patrzył, jak łowię ryby, nie, więc jakby naprawdę ja tu grałam, nie. No i na przykład tu macie też pierścienie doświadczenia, one też zwiększają wam plus 25, jak macie super VIP-a plus 100, to macie, chyba to się łączy, ale tak, tak, z tego co pamiętam, to się łączy. Tu jest jeszcze też tak zajebiste coś takiego jak, gdzie to jest, jak... rękawice złodzieja chyba? Tak? Dobrze mówię? Nie, to nie jest to. Jest coś takiego jak auto... O, tutaj! Automatyczne podnoszenie przedmiotów. To jest też mega super, bo nie wypadają wam na ziemię i nikt wam ich nie kradnie. A wiadomo, złodziei jest mnóstwo. No więc zważywszy na to, że ja ogólnie naprawdę się wciągnę... Ja w ogóle grałam tu, więc jakby sam fakt. Myślę, że jeżeli wy tu wejdziecie i sobie pogracie, to się uzależnicie, bo jest to serwer, który nie ma edycji. I on będzie się ciągnął, Nomad będzie dodawał coraz więcej rzeczy, więc wy po prostu tu sobie ekspicie, cały czas zdobywacie coraz lepsze przedmioty i to tak się ciągnie i zabijecie 100 mobów i zaraz kurna macie kolejną misję i sobie myślicie, a zabiję jeszcze kolejnych 200, no co tam zabiję i to się tak ciągnie przez kilka godzin, więc ja wam ten serwer pokazałam, mam nadzieję, że wam się spodoba i zapraszam was do grania, myślę, że możecie mnie tutaj czasem spotkać, chociaż teraz mam mniej czasu na to, ale naprawdę myślę, że was tutaj wciągnie coś takiego, jeżeli nie lubicie tracenia przedmiotów co edycję czy na jakichś innych serwerach. I chyba tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że się cieszycie, że wam ten serwer pokazałam i oceniam go 11 na 10, zważywszy na to, że jest to pierwszy serwer od nie wiem, może 3 lat czy 4, na którym ja faktycznie spędziłam więcej niż 24 godziny. No i tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!